Siemanko wszystkim. Dzisiaj wypad kilkudniowy, ale też troszkę inaczej, bo nie ada są, jedzie ze mną moja żona z córką, także trzeba było się bardziej przygotować. Jak widzicie, zaraz on tam potem pokłada stanowisko. Byłem tutaj 2 godziny prędzej wykosić kosiarką. Co że chciał powiedzieć, ostatnio mi ktoś zadał pytanie, jako ty się mieścisz do tej fiesty twojej, co to można ryby, te auto, już wam pokazuję, jako się mieszcza. Jak widzicie, tu akurat mam do małej latawiec, do córeczki. Wszystko zaciepane, jakoś się idzie jeszcze pomieścić. No żona już niestety z córką musiała drugim samochodem, bo po prostu nie wlezemy, muszę chyba jako przyczepa kupić albo coś. No i co że chciałem powiedzieć, ja się rozpakowywuję, a ty jeżeli jesteś nowy oczywiście na kanale, nie bój się nacisk przycisku subskrybuj. No i zapraszam was na film. Także to tu całe wykosił. Jak widzicie, idziemy na stanowisko, jakby siedział. Musiałem to całe wykosić, bo potem córka mogłaby kleszcza dostać, albo żona, albo by mogło co pogryźć. Tak to tu właśnie wygląda, całe wyczyszczone stanowisko. Jak widzicie, tak. Tam już prędzej jakże był futrować, nie wiem czy to będzie widać. Rozjaśnia trochę. Tam pod drugą stroną już mam boja. I troszkę wynęcone. Ogólnie nie jeździłem tu futrować, bo prędzej my byli na wczasach w Karpaczu. Dzisiaj jedynie co dostały troszkę kukurydzy pojeść. No i to wszystko. I tak to tu właśnie wygląda. Cały plac. Tu Kezaro pawilon ogrodowy rozbija. I tak to tu będzie wyglądało. Tak, tu już mam poszykowane na 2 wywózka, na 2 zestawy. A pluzena z bajlagą kuleczki. A tu mam na testy kulka chili squid z dodatkiem czosnku. Zaraz to wywoża. Zaraz wywoża i czekamy na jakiś branka. Tak, jak na razie 1 zestaw mam na kulka, a pluzyna z bajlagą, 1 kuleczka, 18. Na drugiej wędce dołech 2 kukurydze ugotowane, zadipowane dipem, co żek zrobił też, a pluzyna. No i co mogę więcej powiedzieć, zestawy wywiezione, teraz pozostało tylko czekać. No a tutaj zaraz rodzinnie spędzamy czas, także widzimy się za chwileczkę, jak będzie jakieś branko, jakiegoś grilla będziemy zaraz robić. Możesz. No to rzuć patyczek onym kaczuszką. I no kulek tatowi nie wybieraj, wiesz? Możesz kukurydzą ciepać. Dobra? A powiedz mi, na po coś ty przyjechała? Na ryby? Moja to wysypała. Powiedz mi, co będę chytać za ryby? Moja to wysypała, ale to mogę tego rzucić? Kurde, ten jest za duży. Nie. No to rzuć, no. O. A będziemy chytać karpie? Co? Tak. A powiedz fajnie, karpie. Karpie. Tak, ja już je rozłożone, jak widzicie. Zestawy w wodzie. Podwysypka. Tak to tu u nas wygląda. Justyna robi lemoniada. Ała. A tu jeszcze mamy takiego pana z nami. A co tu masz w obuzie? Książeczka czy toż? O, coś tu jest posmarowane. No tata zaroma je posmaruje, wiesz? Od koprusów. Oślepiona. Pokaż Maja, co masz na głowie? Latarka? Jeszcze raz. Na czerwono świeci, stop. Bo tata ci załączy. Ej. I nie widzę. Teraz świeci. Ale radzi. I świeci to. Świeci. Tak, słuchajcie, jest godzina 21:50. Pierwszy odjazd. Taki kaper. Nie wiem, wiele mógł mieć ze 40 cm, ale mi tu przy brzegu poszło, bo tu kiedyś trochę trowy jest. I że go nie umiał z tej trowy wyszarpać, ale już go widział. No i co? Szykuje łódka. Muszę to przewieźć na nowo. Także do zobaczenia za chwileczkę. Tak jak widzicie, udało mi się złowić pierwszego karpia na dziko. Zaraz go wyciągnął, może go wyciągnął z takim głębem trowy. Jak widzicie, bo mi wlazł do trowy. Taki kole, 45 cm. Tak, słuchajcie, mamy godzina 4 rano. I takiego maluszka udało się złowić. Taki zarybyniowy karpik. Skusił się na dwie kukurydze. Piękny. Tak, po pierwszej nocce udało się złowić jednego karpia. Jak widzieliście, mały był, ale i to mnie cieszy, co że chcę powiedzieć. Ogólnie tutaj już kiedyś raz z kolei próbuję złowić amura na tym łowisku. Pływie tutaj pod powierzchnią taki złoty amur. Nie wiem, może mieć 1,30 m na oko, bo dość wielki jest. No ale jak na razie nie udało się go skusić. Są tu też duże karpie. No ale głównie na razie biorą takie małe. Miałem 3 brania w nocy, 2 poszły w trowie. No i jest godzina 7 rano. Za chwilę trzeba będzie przewieźć zestawy. No i czekamy dalej na jakieś branko. Maja, co robisz? Maja, łowisz ryby? Czekaj, tata, a ty popłyniesz łódką, dobra? Tak. Popłyniesz łódką? A kto łowił ryby? A czemu się boisz? Nie bój się. Łódka po... Ale przestań. Łódka popłynie po rybki. Zobacz, tylko domy pokarm rybką. A to nie, bo to jest na chytanie, wiesz? Na chytanie. No. Dziękuję, Lutu. Brawo, tata, brawo! Zaraz ci dom będziesz płynęła łódką, wiesz? Pala, pala, pala! Tak na kark. Zobacz. Wow! I tu, o. Czekaj. Stój, Maja, stój. Powoli. Tata ci pokaże jak. To bo tata chyba łódki nie załączył. Nie. Idę się załącz. A, jedzie! Trzymaj, pomóż taty ciągnąć. Fajnie? Zobacz, jak to nie łódka. Widzisz? Łódka po Maję. No. Mam to wyłączyć. No nie możesz wyłączyć, tatusiowi. Teraz wywieziemy tam, wiesz? A kto steruje tą łódką? Powiedz mamie, kto steruje łódką. A powiedz mamie, płyniemy po karpia. Po karpia. Po co płyniemy? Po karpia. Po karpia. Ciekawe. Jest kolejna rybka. Może teraz będzie troszkę większa. No pójdź Majeczko, ta tam ryba, wiesz? Tata chyba powoli, tata chyba złowił karpia. Ale daleko nie wolno tam iść, wiesz? Żeby nie przeszkadzać. Majeczko, chodź tu do mnie. Chodź. Hello. Hello, karpiu. Powiedz hello, karpiu. Chodź, tu będziemy obserwować z tyłu, wiesz? Oj, ktoś tam płynie. Trzymaj mamy. Ktoś tam płynie. Trzymaj mamy. Kurde, poszło. W tej trawie tu poszło. Trudno, następnym razem się uda. Tak, tu już widzicie, mi to fajnie wre. Kukurycka. No a co ja chciał powiedzieć? Przed chwilą brani, nie udało się karpia wyciągnąć. Poszło mi tukę w bok i prosto do trowy. Z tej trowy już go musiał na hama szarpnąć, no ale niestety się wypiął. Ale też taki w granicach 45 cm. Taki hobby zarybieniowy. No co ja chciał powiedzieć? Mam zestaw zrobiony teraz z ciężarkiem, ale jak jeszcze jeden taki wybryk będę miał, że mi się ryba wypnie, to zmieniam na kamień. Tak jak ja lubię chytać właśnie zestaw z kamieniem. Przynajmniej jest to pewne, że jak ryba zabierę, to zaraz się zacina jeden szlak, a nie, że on taki 60-gramowy ciężarek to ciągnie. Zestaw przewieziony, także Jotowa chuja kukurydzy i zobaczymy, myślę, że poprawi. Powiedz mi, Kaj, ty idziesz? Na grzyby. A jakie grzyby będziesz zbierała, do czego? Poloki, grzybki. A do czego je będziesz zbierała? I krówki. A do czego będziesz zbierała grzybki? Zebli. Do wiaderka? Tak. Do którego wiadereczka? Do tego. No super, to idź na grzybki, przynieś tatusiowi. Tak, słuchajcie, jest godzina 19 z groszym. Właśnie było branie kolejnego karpia. Znowu w trowie. Niestety nie udało się go wyciągnąć, zerwał się w trowie. Praktycznie zaraz był odjazd, to nie wlot, bo to pod samą trową miałem wywiezione. No ale coś, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj wędka wywoża na suma jedna poświęcą, bo nad ranem tutaj gonią było widać, aż ogony majdą. No i pokażę wam, o jaką mam wędkę zrobiono. Na spławik, na suma, na wątroba. Także już wam ją pokazuję. Tak, już wam pokazuję mój zestaw na suma. Spławik 40, ciężarek USK, trapez i w pończosze mam wątroba. Zrobiono na woz. Tak to będę właśnie rzucał. Tam jak będę wywoził ta wędka na tego suma, to przed chwilą echosondą sprawdzali, jest tam głębokość 2,20 m. Spławik ustawia na 1,90 m, żeby to nad dnem lekko dędało. No i jak się zećmi, to zaraz to tam aplikuje i myślę, może się uda jakiegoś suma złowić. Tak, podsumowując dzisiejszą noc. W nocy jedne brani, odjazd, no ale niestety przyspołek w namiocie, przyszłej do wędki, to już było po braniu. Wędka na suma, na wątroba ani nie dziubło. Dzisiaj może jeszcze rozpróbuję, a jak nie, to da się nastawić dzisiaj typowo na karpia. Jeszcze dzisiaj ostatnia nocka siedza. Pogoda, jak widzicie, się nam zepsuła. W nocy burza, niesamowite oberwanie chmury było. Deszczem napierdzielało, dość tak wezmę, że przez to w nocy też brań nie było. Praktycznie całą noc wichura i deszcz. Teraz troszkę brzawki jest, ale myślę, że jak się ochodziło, to ryby będą współpracowały i bez dzień, że nie tylko w nocy będą brały. No i jakiś pora zestawów za chwilę se porobię. Może jeszcze uda się jakiegoś karpia wyciągnąć w międzyczasie. Mirek ciągnie karpia chyba. Kurde, a tu je té latrové dní, že to je běda vyčuhnout ty ryby. Nie w ta wtrowa, bo cię tu z Kubańcu nie wyciągnę. No nie wyda po ciebie tam raz. A to uciekaj. Bym się tu wpitał. Ta trawa w lodce, a? Pokurwa. Rzadko, bo byś ją zapnął. Zdążył się. No. Piękny karaś. 47. 47, ja? Mhm. Tak lecimy. Z tym mu coś chodzi po głowie. 47 cm. Piękny karaś. Tak, ostatnia nocka na dzikiej wodzie. Podsumowując, jednego karpia udało się wyciągnąć. 7 odjazdów jeszcze miałych. No ale niestety kosz do ryba, co wlazła, to prosto do trowy poszła. No i nie udało się wyciągnąć, albo było zaraz pudło, albo się spięła w tej trowie i wyciągała taki kłąb całe trowy zamiast ryby. No obejrzymy, co dzisiaj będzie w nocy. Póki co, no ja się kłada spać i myślę, że coś tam w nocy uda się złowić. Tak, słuchajcie, kolejny karpik z dzikiej wody, godzina 2 w nocy. Wszystko jak na razie w nocy bierę, co się udało wyciągnąć te karpie, ale też los do trowy, było bieda, ale pomalutku jakoś tej trowy wyciągnął się, no i udało się go wyholować. Tak jak widzicie, piękny karpik. Tak, słuchajcie, moja zasiadka dobiegła końca. Podsumowując, 2 karpie złowione, 2 razy odjazd, odgryzło mi coś przypony. Przypuszczam, że albo szczupak, albo sandacz. No i 7 odjazdów karpia, ewidentnie co mi poszło w trowie, bo praktycznie zaraz jak był odjazd, to poszło do trowy. No i co mogę więc powiedzieć, jeżeli wam się film podobał, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał. No i do następnego razu, na razie, hej!